Ściany budynków pokryte muralami, czyli malowidłami nierzadko dużych rozmiarów, znajdziecie w wielu miastach w Polsce i na świecie. Ta znajdująca się za moimi plecami w Warszawie, u zbiegu ulic Targowej i Ząbkowskiej, jest jednak wyjątkowa. Po pierwsze, jest ogromna, ma jakieś 20 na 60 metrów. Po drugie, historia umieszczania na niej murali jest zaskakująco długa, bo sięga niemal połowy ubiegłego wieku. Dziś dowiecie się nie tylko, ile takich malowideł zostało tu umieszczonych przez te kilka dekad, ale i co prezentowały, a właściwie reklamowały. Zapraszam! Ale zacznijmy od kontekstu. Co to właściwie za ściana? Jest to ściana szczytowa ponad 120-letniej kamienicy stojącej przy ulicy Targowej 62. I może trudno w to uwierzyć, ale nigdy, przenigdy nie została zabudowana. Co prawda na sąsiadującym z nią skwerku istniały różne obiekty, ale miały o wiele mniejsze gabaryty. Po drugie, układy zabudowy ulic Targowej i Ząbkowskiej są chronione wpisem do rejestru zabytków, a także obowiązuje tu plan miejscowy, co ma niemałe znaczenie na to, co można, a czego nie można z tą ścianą zrobić. Ale o tym wspomnimy na samym końcu. I ostatnia ważna informacja. Spójrzcie na to, co się dzieje dookoła. To skrzyżowanie należało i należy do jednych z najbardziej ruchliwych. Trudno wymarzyć sobie lepszą scenerię na prezentowanie takich projektów. Wspomniałem o reklamie, bo murale, które tu się pojawiały, należały do typu reklamy ściennej. Pierwszy z nich powstał tu jeszcze na przełomie lat 50. i 60. To właśnie ten okres jest momentem ożywienia reklamowego w Warszawie w czasach PRL. Nie tylko w formie murali, ale i na przykład neonów, które masowo zaczęły pojawiać się w przestrzeni miasta. Działo się to na fali ówczesnych przemian polityczno-społecznych. Na to też po prostu była zgoda ze strony Ministerstwa Handlu Wewnętrznego, które wprowadziło odpowiednie regulacje. No ale wróćmy na Pragę. Już w 1957 roku zainteresowanie tą ścianą wykazało przedsiębiorstwo Powszechna Agencja Reklamy. Wkrótce ustawiono rusztowania i na skrajnej części ściany wymalowana została reklama, mniej więcej taka 7 na 13 metrów. Była kolorowa, miała nowoczesną formę, a przedstawiała kobietę trzymającą torbę i zachęcała do zakupów w pobliskim Powszechnym Domu Towarowym hasłem "Najlepiej kupisz w PDT Praga". Reklama wisiała dość długo, bo do początku lat 70., ale brak konserwacji sprawił, że farba wypłowiała, złuszczyła się, posiadała znaczne ubytki. Przeznaczono ją więc do likwidacji w ramach porządkowania otoczenia. Nie trzeba było jednak długo czekać na nową propozycję. Wkrótce przechodnie zostają zaskoczeni nową i znacznie większą od poprzedniej kompozycją, ale wciąż kolorową i wciąż odnoszącą się do lokalnych przedsiębiorstw, ale raczej tych o znaczeniu ogólnokrajowym. Ot taka lokalna duma. Mamy tu na jednym muralu wówczas warszawskie zakłady telewizyjne działające na pobliskim Targówku, producenta kosmetyków Polenę Urodę z ulicy Szwedzkiej oraz fabrykę samochodów osobowych należącą do zrzeszenia Polmo. Mniej więcej w tym czasie, w tej ostatniej fabryce, zaczęto myśleć o nowym modelu samochodu. Prace nad nim trwały kilka lat, by w 1978 roku wejść do produkcji. Specjaliści zapewne wiedzą, o jaki model auta chodzi. Oczywiście o Poloneza. A mówię o tym, bo to właśnie ta smukła sylwetka, owoc współpracy polsko-włoskiej, zagościła na tej ścianie jako następna i wisiała w latach 80. Z kolejną reklamą, przyznaję, miałem kłopot. Na jednej z archiwalnych fotografii z 1989 roku na stronie Polskiej Agencji Prasowej widać było jedynie fragment naszej ściany z widoczną gigantyczną literą P. Frapował mnie dalszy ciąg napisu. Zwróciłem się więc z pomocą do miłośników historii Pragi, ludzi z genialną pamięcią i pojemnymi komputerami. Pojawiały się wśród nich różne propozycje. Pewex, Polones, ale najczęściej wskazywane było PKO. Wreszcie pan Szymon Patoka odkopał na swoim komputerze kolorowe zdjęcie i podzielił się nim z publicznością, a więc rzeczywiście PKO. To prawdopodobnie była ostatnia reklama z okresu PRL na omawianej ścianie. Wkrótce została pokryta farbą, ale co było dalej? To jeszcze nie koniec historii. Reklama przejęła tą nową, dziś już raczej passé, formę billboardów. Jeśli któregoś nie pominąłem, to naliczyłem ich tu aż 6 i to jednocześnie, ale i one zniknęły. A w roku 2016 nastąpił powrót do murali. Sprawa wzbudziła i zaciekawienie, ale i kontrowersje. Dlaczego? Pewnego chłodnego dnia wspomnianego roku oczom przechodniów ukazała się wymalowana, olbrzymia scena zaprojektowana przez Monikę Urbańską.
Przedstawiała ona sytuację, jaka mogła mieć miejsce w 1936 roku, a mianowicie moment wymyślania słynnego ptasiego mleczka w firmie Wedel. Ale nie to było oczywiście kontrowersyjne, a fakt umieszczenia logotypu producenta słodyczy. No zaraz, to już nie można umieszczać reklam w tym miejscu? No właśnie, już nie. Od czasu PRL trochę się jednak zmieniło. Jeśli przypomnicie sobie, co powiedziałem na wstępie, to na tym obszarze obowiązują konkretne zapisy planu miejscowego, które wprost zabraniają umieszczania wielkoformatowych reklam na obiektach zabytkowych, takich jak ten. W skrócie, mural tak, reklama nie. Kilka miesięcy później, w połowie 2017 roku, słodki mural został zamalowany, a na jego miejscu pojawiło się ostatnie malowidło, właśnie to, które możecie oglądać na co dzień. Jest niezwykle kolorowe, choć już trochę potargane przez upływ czasu. Widać na nim m.in. puszczającego z gramofonu muzykę DJ-a, a także bawiące się postaci. Taki pofalowany, żywy, pełen linii styl to znak rozpoznawczy jego autora, czyli Igora Hołdy. Sam zresztą siebie określa jako toreadora płynnych linii i kształtów, a inspiruje się sztuką Pabla Picassy. Ciekawe jest jednak to, że zwyczajowo mural ten jest nazywany muralem Desperados i kojarzony z marką piwa. Nie jest to przypadek. Otóż po ukończeniu prac malarskich na polu, które dziś jest puste, widniał odpowiedni opis i wyjaśnienia wraz z logotypem marki. Wspomniana marka okazała się sponsorem tej malarskiej pracy. Wkrótce jednak napis zniknął. No i tak przebrnęliśmy przez kilka warstw farby, tynku, a jednocześnie kilka warstw historii, zmieniającego się prawa i stylu w tworzeniu murali reklamowych. A ściana jak stała, tak stoi. Ciekawe więc, jaka będzie jej przyszłość. Według dostępnych informacji ta niewielka działka przylegająca do tej kamienicy należy do prywatnego właściciela. Czy przeprowadzi on tu inwestycje i zasłoni ścianę, a może nieruchomość zostanie wykorzystana w jeszcze inny sposób? Może macie swoje pomysły? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Aby nie przegapić kolejnych, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!